Rok 1903, New Jersey. Amerykański pionier kina Edwin Porter kręci pierwszy w historii western. Napad na ekspres. Rok 1908, Bezdany. Działacze PPS na czele z Józefem Piłsudskim napadają na pociąg. Początek XX wieku przyniósł kolejne starania, które miały przybliżać państwo polskie do odzyskania niepodległości. Działacze niepodległościowi podejmowali liczne próby osłabiania zaborców i wzmacniania polskich organizacji bojowych, mogących w przyszłości doprowadzić do wybuchu ogólnonarodowego powstania. I mniej więcej o to właśnie chodziło w akcji pod Bezdanami. Głównym jej celem było przejęcie carskich pieniędzy umieszczonych w pocztowym pociągu przewożącym kasę z Królestwa Polskiego do Sankt Petersburga. Same pieniądze miały zostać przeznaczone na finansowanie działalności Polskiej Partii Socjalistycznej, a zwłaszcza jej paramilitarnej przybudówki – organizacji bojowej. Sama sytuacja w partii była w tym czasie co najmniej trudna. Chcąc myśleć o działaniach zmierzających do odzyskania przez Polskę niepodległości, należało zaopatrzyć się w pokaźną sumę pieniędzy, a funduszy ciągle brakowało. Ponadto carska agentura co chwilę zadawała kolejne ciosy PPS-owskim strukturom. Ich członkowie dowiadywali się o kolejnych stratach ponoszonych przez to ugrupowanie, a z warszawskiej Cytadeli nieustannie płynęły informacje o kolejnych zamordowanych działaczach. Józef Piłsudski stwierdził, że najlepszym sposobem na szybkie wzbogacenie się oraz utarcie nosa zaborcom będzie zorganizowanie spektakularnej akcji napadu na pociąg. Do tego celu potrzebował jednak współpracowników. Ostateczny skład osobowy liczył 17 osób. Wśród nich znaleźli się m.in. Walery Sławek, Aleksander Prystor oraz Tomasz Arciszewski, czyli, wyprzedzając historię, przyszli premierzy II RP. W przygotowanie zamachu był zaangażowany również przyszły prezydent Polski, Ignacy Mościcki, który wykorzystując swoje chemiczne wykształcenie opracował i stworzył ładunki wybuchowe, które zostały użyte w samym napadzie. Ponadto niemałą rolę odegrała przyszła żona Piłsudskiego, Aleksandra Szczerbińska, której zadaniem było obserwowanie dworca w Bezdanach, wybranego jako miejsce przeprowadzenia akcji. Do tego celu wynajęła nawet mieszkanie w Wilnie. Akcję wyznaczono na 19 września. Niestety, grupa, która miała przybyć z Warszawy, spóźniła się, a ci, którzy wyruszyli z Wilna, pobłądzili w lesie. Ponadto na miejsce akcji zbyt późno dostarczono broń. Piłsudski postanowił odwołać akcję, ale nie było możliwości zawiadomienia o tym grupy ze stolicy. Jej członkowie mieli wyskoczyć na przeciwną do peronu stronę pociągu, tam zająć pozycję i czekać na sygnał w postaci wybuchu bomby. Tak też uczynili. Kiedy jednak nie usłyszeli eksplozji, stwierdzili, że pomylili stację i pojechali na następną. Główną przyczyną tych niepowodzeń były błędy w dowodzeniu i złe oszacowanie mobilności pociągu. Bojownicy nie złożyli jednak broni i drugie podejście wyznaczyli na dokładnie tydzień później. Również za drugim razem nie uniknięto wielu błędów. Jeszcze w drodze do Bezdan Aleksander Lutze Birk stłukł przypadkowo butelkę z amoniakiem i doznał poważnych poparzeń. Mimo to wziął udział w napadzie. I stało się. W sobotę 26 września 1908 roku, kilka minut po godzinie 23 na stację Bezdany, wjeżdża wileński pociąg z Walerym Sławkiem oraz kilkoma innymi uczestnikami. Pozostali zaś czekają na swoich pozycjach w pobliżu stacji. Walery Sławek daje sygnał do ataku, po czym razem z Prystorem i dwoma innymi zamachowcami zaczynają ostrzeliwać skład pociągu. Odpowiedzialny za działania dywersyjne Lutze Birk usiłuje w tym czasie wysadzić w powietrze szyny. Ma jednak pecha, bo pociąg zatrzymał się dalej niż planowano. Nie zastanawiając się długo, Lutze Birk podbiega do lokomotywy i pistoletem terroryzuje jej obsługę. Następnie, kiedy jego towarzysze zajmują się zatrzymanymi, on rusza przed siebie. Z lokomotywy bucha jednak dużo pary, niewiele widać i wtedy... Lutze Birk nie usłyszał umówionego okrzyku „Kto idiota?”. Niewiele zabrakło, by zginął od kuli z ręki Włodzimierza Helmana. Pomyłka szybko się wyjaśnia. Obaj mogą odetchnąć z ulgą. Akcja nabiera tempa. Zamachowcy wrzucają do pociągu ładunki wybuchowe stworzone przez Ignacego Mościckiego. Kiedy te wybuchają, w wagonach wypadają wszystkie szyby, światła momentalnie gasną. Tomasz Arciszewski, Jan Balaga i Edward Gibalski po krótkiej strzelaninie z żandarmem wrzucają do przedziału pocztowego dwie bomby. Zaczyna się pakowanie łupu.
Cała akcja trwała 45 minut. Po 3 dniach w lokalnej prasie można było przeczytać, że nie wiadomo, kto dokonał napadu, ale chodzą słuchy, że było to 40 osób, które ukradły 1 040 000 rubli. W rzeczywistości łupem polskich zamachowców padło około 200 000 rubli. Zdecydowana większość pieniędzy została przeznaczona na rozwój założonej przez Piłsudskiego organizacji wojskowej Związku Walki Czynnej. Pozostała część środków posłużyła do spłaty długów organizacji oraz wsparcia uwięzionych towarzyszy i ich rodzin. Część trafiła także do skarbu wojskowego, który posłuży później do utworzenia organizacji strzeleckich. Polacy zabili jednego rosyjskiego żołnierza, a kilku uczestników, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, doznało obrażeń. 4 członków PPS zostało później aresztowanych. Zostali oni skazani na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie lub wieloletnią katorgę. Wśród skazanych była również kobieta, Cezaryna Kozakiewiczówna. Akcja pod Bezdanami była jedyną akcją podziemia niepodległościowego, w której Piłsudski wziął bezpośredni udział. Jednocześnie jest jedyną akcją zbrojną w dziejach, której aż 4 uczestników stanęło w przyszłości na czele rządu niezależnego państwa. Spośród 17 bojowników spod Bezdan premierami odrodzonej Rzeczypospolitej zostali Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski. Dlatego akcję pod Bezdanami nazywa się niekiedy akcją 4 premierów. Sygnał wolno.